Dzień dobry. Przyjrzymy się dziś tematowi kompozycji fotografii. W tym materiale opowiem pokrótce, jak zadbać o kompozycję na zdjęciach i filmie z użyciem zasady trójpodziału. Wspomnę o robieniu portretów, krajobrazów i wykorzystaniu otoczenia do poprowadzenia wzroku w konkretne miejsce. Jeśli materiał się spodoba, to zostań z kanałem na dłużej, żeby być na bieżąco z materiałami o fotografii i filmowaniu. Zacznijmy od portretów. Według zasad powinniśmy ustawić poziom oczu fotografowanej osoby na górnej linii, zarówno kiedy robimy horyzontalne i wertykalne zdjęcia. Jeżeli osoba stoi prosto, możemy ustawić ją na środku kadru, w równej odległości od krawędzi, ale jeśli jest zwrócone w jakimś kierunku, powinniśmy przesunąć się na boczną krawędź, tak aby oko znalazło się w okolicy skrzyżowania górnej i bocznej linii. Najczęstsze błędy, jakie mogą się zdarzyć przy portretach, to zostawienie zbyt mało lub zbyt dużo miejsca nad głową. Dużo przestrzeni nad głową sprawi, że osoba wydaje się być mniej znacząca. Z drugiej strony, mało miejsca sprawi, że zdjęcie będzie mieć bardziej klaustrofobiczny charakter. Jeśli pomylą nam się boczne linie, na których ustawimy patrzącego się człowieka i utworzymy przestrzeń za plecami fotografowanej osoby, to zdjęcie będzie wyglądać, najprościej mówiąc, dziwnie, jakby osoba patrzyła się w ścianę. Drugim typem zdjęć, przy których używa się trójpodziału, to zdjęcia krajobrazowe. Tutaj sprawa jest znacznie prostsza. Kiedy robimy krajobraz, zazwyczaj robimy go horyzontalnie. Regułą przy tego typu zdjęciach jest ustawienie horyzontu w linii. To na której linii zależy już od nas. Pytanie brzmi, co chcemy pokazać na zdjęciu. Jeśli horyzont będzie na dolnej linii, to pokażemy wtedy więcej nieba. Jeśli będzie na środku, między liniami, to obraz będzie symetryczny. Jeżeli horyzont znajduje się na górnej linii, to będziemy mieli przewagę dolnej części zdjęcia. Istnieje kilka sposobów na dodatkowe wykorzystanie zasady trójpodziału. Na przykład wykorzystanie naturalnie występujących linii lub obiektów w przyrodzie. Dzięki temu wzrok jest kierowany wzdłuż linii do centrum zdjęcia. Innym przykładem jest naturalne ukształtowanie terenu występujące w wodospadzie. Tak, aby linie podziału zdjęcia biegły wzdłuż naturalnie występujących kształtów terenu. Jeśli interesuje Ciebie jeszcze jakieś zagadnienie z fotografii czy filmowania lub masz pytanie dotyczące samej edycji zdjęć, to śmiało zostaw je w sekcji komentarzy tego filmu. A jeśli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nic Ciebie nie ominęło. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.